No i co? I trzeba by sobie przypomnieć, jak to kiedyś było. Oj, namęczyliśmy się to z tą pewną zabawką, wtedy namęczyliśmy. Chociaż i tak nie ma co narzekać, ona taka zła nie była. Psuć się psuła, ale wiązała w miarę. Nie narzekam, bo akurat z wiązaniem to aż takich dużych problemów nie było. No ale wiecie, jak to było. No co prawda ja już się załapałem, że to już były końcówki z tą wiązałki, bo to już była druga, bo najpierw mieliśmy jeszcze wcześniej jeszcze jedną z tą wiązałkę, potem z Poznania dziadek przyprowadził drugą. To już tą wartę ostatnią, tą wartę dwójkę, co tutaj widzicie. No i gdzieś tam jeszcze na początku lat 90. na pewno jeszcze ją używaliśmy, bo nie wszystkie pola, część potem już było tak, właśnie jak już teraz pamiętam, że część kosiliśmy kombajnem, bo się tam udało załatwić, bo tu z kółka to w ogóle zapomnij, żeby się dorwać, bo tam już takie układy, że kurczę, nie szło załatwić, no a tutaj na wsi dopiero się pierwsze kombajny pojawiły i co się tylko dało, no to już dawaliśmy na kombajn, no żeby się z tym nie męczyć, no bo przecież to roboty tyle, zaraz sami zobaczycie, no jedziemy tutaj więczmień. No jak widzicie, mamy zestaw przygotowany, odczepiamy sobie tutaj elegancko, tylko jak podjedziemy. No i co? Sznurek uzupełniony mamy? Mamy. Także teraz tylko pozostało rozłożyć dyszel, opuścić koła na podporach i będzie można pracować z tym sprzętem. O ile się zmieścimy tutaj, mam nadzieję, że się zmieścimy. Dobra. I na obroty. Dobra, tu się zmieścimy, więc tu nie trzeba będzie dokaszać. No i lecimy sobie. Zaraz zobaczymy, czy wiąże. Wiąże, dobra, jest dobrze. Tu już następne pole. Wszystko jest gotowe do koszenia, już dawno powinno być włócone, no. Zwlekaliśmy z tym koszeniem, z tą powiązałką, no bo liczyłem jeszcze, że załatwię kombajn, no ale nie da rady. Nie da rady, więc trzeba mucić. Znaczy mucić, na razie tylko skosić, bo mucenie dopiero przyjdzie czas. Ale robota idzie, w miarę. Byle wiązała, to już będzie sukces. A piękna pogoda dzisiaj w ogóle. Trzeba będzie to potem jeszcze pozbierać. Oj, roboty to jest, będzie mnóstwo. No i co, to już sobie napusimy, tak? Trzeba będzie trochę się kosą wspomóc. Cholera, tempa ta kosa. No, jeszcze trochę to trzeba ukosić, bo się nie zmieścimy. Dobra, to już chyba przejdę.
gdzie tu widzicie, rzepak też już się osypuje sąsiada. Też jeszcze nie wymusone, kurczę. Ale z tymi kombajnami to jest taki problem. Że masakra, no to się zmieścimy, no trochę mu tam może podmiotę, no ale... Trzeba się spieszyć z tą robotą. Walczymy, walczymy, ale wam powiem, że chyba trzeba będzie z 30 zrezygnować, bo już tutaj temperatura na czerwonym, gotuje się woda, także tutaj dojedziemy do końca i zrobimy podmiankę na 40, bo kurczę, no pogoda zrobiła swoje. Jest ciepło i no, temperatura silnika też już jest. Jest gorąco. Dobra, co my tu mamy? Końcówkę. Jedziemy tutaj, zatrzymamy maszynę i zrobimy szybką podmiankę. Ciągnik pan nie jedzie? Nie jedzie, dobra, wstecznie. Dobra, cykniemy sobie tu. Kosa nam niepotrzebna. Zaraz zajedziemy na ogród i podczepimy przyczepy do niego. Niech sobie stoi w cieniu. Ale kiepskie są hamulce w tym ciapku, masakra. Trzeba będzie je wziąć i zrobić kiedyś. No i palimy 40. Okej. Będzie dobrze, wałek jest. I ruszamy. No i widzicie, już są po 5 okrążeń pewnie zrobiłem pola i działamy sobie dalej. No. Do drugiej powinno być skoszone. Chodź, tu widok na tłumik elegancko. Dobra. I co muszę powiedzieć? No taka powiązałka, no to co, no zboże przynajmniej tam z pół metra musi mieć, żeby to szło robić w ogóle. Więc jak coś niskiego wyrośnie, no to się ta powiązałka w ogóle nie nadaje do tego, żeby tak działać. No i co tam jeszcze? No co mam tam jeszcze powiedzieć, to jest na powiązałce? No z 25 koni pewnie mocy, żeby to uciągnąć, także... Zapotrzebowania na moc praktycznie żadne. No chyba, że trudne warunki i ta kosa dostaje tam trochę. Musi tam przemielić ten materiał. No wtedy to tak, to wtedy na pewno tej mocy trochę więcej potrzeba. Żeby to w miarę spoko szło, no ale tutaj to takim suchym, zwykłym zbożu to tam bez problemu sobie radzi 30 czy nawet 25.
Szerokość robocza to jest tam 2, kosa ma 2 metry 10 cm, czyli no, no niedużo, nie? No 2 metry, no to tego pola no nie obywa, nie? No jeździcie i jeździcie w kółko. Gdzieś tam jeden kłębek na hektar sznurka weźmie. Co tam jeszcze mam powiedzieć? Chyba wszystko. Z takich rzeczy. No chyba żebyście coś chcieli jeszcze wiedzieć, no to piszcie w komentarzach, to postaram się odpowiedzieć. Wam zaprezentować. A jedziemy dalej znowu. Kolejne okrążenie. Snopów, a snopów na tym polu się porobiło. Brud, że wiąże. Jak już wiąże, to już jest dobrze. Jest tam ustawiony ten aparat cały. Ząb też tam. Miarę niezużyty, więc mam nadzieję, że to pole bez niespodzianek już zrobimy. Jeździmy, jeździmy, na pola nie obywa tak naprawdę, no nie, no trochę obyło, ale ciągle w kółko jedno i to samo. Trzeba męczyć, no niestety, no. Przydałby się ten kombajn na gospodarstwo, może jakiegoś zagona kiedyś kupić czy coś. Teraz tam pokazywali parę lat temu na targach w Poznaniu te małe bizony, zagony do traktora montowane. Kurczę, to by się sprawdziło to na naszym gospodarstwie małym. No takiego bizona, kurczę. Nie stać, nie stać. Z PGR-u to ciężko nawet wyrwać jakiś złom. A co dopiero nowego bizona, kurczę. Nie uda się nam chyba tego zrobić. Ciasno tu w ogóle. Ale jeszcze pójdziemy trochę tą kosę obniżyć. Delikatnie i trzeba to widło skręcić. Dobra, paski tu są dobre, dobre. Okej. I lecimy. Na środku najbardziej dojrzałe, to można niżej tą kosę dać. Będzie niżej brało. No i już jest elegancko, ostatni przejazd. Trochę nam to z godzinkę dłużej zajęło, no ale będzie pokoszone, teraz trochę przeschnie. Trzeba będzie to wszystko pozbierać i zwieść do stodoły. Przyjdzie jesień, to się będzie muciło. Jak będzie czas. Ten słup nam na tym polu postawili, zawsze przeszkadza.
No i teraz trzeba będzie jeszcze kosą tu go obkosić, bo nie dojdę tam z napędzalką tu. No, sznurek, a jak mówiłem, jedna rolka zejdzie na hektarze i zeszła. Dobra, kawałek już rozłączymy, tu się rozczepimy. Złożymy dyszel. Tego snopka przerzucił, zaś ktoś go jeszcze rozjedzie. Przejdzie tam, czy nie przejdzie? Przejdzie, maszyna przejdzie. Dobra. To na razie odczepimy. Będzie można potem jechać zbierać. Także no to tyle, co chciałem wam tu przypomnieć, jak to tutaj kiedyś bywało u nas. Tak się właśnie robiło. Myślę, że w następnym odcinku sobie to pozwozimy, poustawiamy na stodole i będziemy się brać za kolejne prace na gospodarstwie. Także trzymajcie się, na razie, cześć.